Tak, no i o tym problemie, i o wielu innych. Festyn ma charakter prozdrowotny. Będziemy zatem raz jeszcze apelować o uczestnictwo w badaniach cytologicznych, również mamograficznych. Mało tego, no podstawimy cytomamobój, dzięki czemu te badania można będzie od razu w tę sobotę od godziny 15 wykonywać. Gdzie? Tutaj. U nas na... Proszę Państwa, przy Kujawskiej 7. Przy Kujawskiej 7 w ośrodku telewizji. Wielki piknik prozdrowotny, ale nie tylko. Będziemy mówić w ogóle o zdrowym stylu życia. Cykl spotkań z Państwem w zakresie Café Lato myśmy nazwali sobie Lato z przymierzeńcem profilaktyki i chcemy pokazać, że tak rzeczywiście jest. Że to jest taki okres, w którym warto tego bakcyla aktywności ruchowej złapać i będziemy uczyć Nordic Walking, będą kiki, których można po raz pierwszy poćwiczyć i tego bakcyla rzeczywiście złapać. Będzie dietetyczka, która no, z osobami z nadwagą będzie rozmawiać i udzielać takiej porady dietetycznej. Będą oczywiście stoiska zdrowej żywności, żeby od razu tę zdrową żywność ewentualnie zobaczyć, jak wygląda i co w tym wszystkim jest najzdrowsze. Będą różne inne formy aktywności ruchowej, będą dzieci tańczące. Nie ma nic piękniejszego jak dziecko, które uczy się aktywności ruchowej. Oczywiście, które jest zdrowe i uczy się zdrowego stylu życia. My jeszcze o tym festynie będziemy mówić w piątek. Tak. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco. Bardzo serdecznie zapraszamy. Festyn będzie w sobotę od godziny 15 do godziny 20. Tutaj przy telewizji Bydgoszcz. Bardzo dziękuję za dziękuję to spotkanie. Bardzo. Proszę Państwa, kolejne dania tu szykujemy. Co w tej chwili, mistrzu, Pan piecze? Wracam z powrotem do warzyw. Aha. I rodzajów mięsa. Tak, tutaj jest dorsz w warzywach w sosie pomarańczowym. Tutaj jest ten kebab jagnięcy, cielęcina mielona w jajeczku rozrobione jako stek, placek ze szwinaku dodatkiem parmezanu, orzechów, również siedzieżycy, więc takie bardziej zdrowsze to jest troszkę. Pomidorki są po to, żeby na przykład tak troszkę kwasności wprowadzić w danie. Czyli wy prowadzicie u was w knajpce włocławskiej, bo taka jest nazwa restauracji, takie zdrowo, proponujecie zdrową żywność, prawda? Zdecydowanie zdrową żywność, sami wszystko przygotowujemy, nie stosujemy żadnych półproduktów mrożonych, niczego. Zupek nie w proszku. Nie, wszystko robimy na bieżąco, wszystko są nasze. Wszystko jest. Tak, a co jest taką domeną pani kuchni? Z czego knajpka włocławska słynie? Czy z tych grillowanych dań mięsnych, czy jeszcze może z jakichś innych? Znaczy mamy rzeczywiście duży przekrój, bo mamy również polskie typowo dania, czyli takie jak może, nie wiem, jak w rejonach tutaj w całej Polsce, ale na przykład przyjeżdżają do nas ludzie z Warszawy, którzy nigdy nie jedli czerniny. A to jest zupa, która czyli u nas juchnik jest inaczej. Tak, my prezentujemy i myślę, że smakuje wszystkim. Tak, ja myślę, że my możemy, korzystając z okazji, również poradzić wszystkim paniom, żeby, i chyba kucharz się ze mną zgodzi, żeby mięsa nie solić przed pieczeniem, prawda? Bo ono, przed smażeniem, tak, pewnie. Przed smażeniem, dlatego że ono, dowiedziałam się, że jedna molekuła soli pobiera 6-7 molekuł wody i przez to mięso staje się takie twarde. No to cóż, zapraszamy do knajpki włocławskiej, gdzie generał Duleba zawita już jutro, jak obiecał, a ja przechodzę do mojego kolejnego gościa. Mówić będziemy, proszę Państwa, za chwilę również o jedzeniu. Mówić będziemy o jedzeniu, ale mówić będziemy raczej o tym, czego nie jeść i co zrobić, żeby skutecznie schudnąć. A moim i Państwa gościem jest pani Izabela Stańczyk, dietetyczka. Pani Dobry, Izo, witam, proszę powiedzieć, pani obserwowała to jedzenie. Czy osoba odchudzająca się może skosztować tych dań proponowanych przez włocławską knajpeczkę? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Z tego, co Państwo proponowali, także tam jest i kurczak, wołowina, którą od czasu do czasu, prawda, zalecam. Poza tym... Jagnięcina też, jak najbardziej. Poza tym wiele przypraw, świeże te warzywa, dodatki korzenne, prawda, które ubarwiają potrawy. No i też należy zwrócić na to uwagę, że czasami możemy sobie pozwolić na chwilę szaleństwa, co przyniesie nam lepszy efekt niż jakby katowanie się, ograniczanie, jak w cudzysłowie powiem, do niesmacznych potraw, które ostatecznie zarzucają naszą dietę. Tak, a te wszystkie przyprawy, na pieprzy i tak dalej, to one powodują, że lepiej trawimy, prawda?
Tak, mniej więcej też jest dużo przypraw, które przyspieszają przemianę materii. Na przykład tutaj imbir, ostre przyprawy, papryki, prawda? Mhm. Więc tutaj też do tego się, a poza tym zmieniają smak. Jakby ograniczamy sól i glutaminian sodu, a czujemy smak prawdziwych potraw. Tak, ale ja bym chciała, żebyśmy w tej chwili skupiły się na odchudzaniu. Co pani sądzi o tych wszystkich dietach kalifornijskiej, Cambridge, wysokotłuszczowej, białkowej? Znaczy, na wszystko trzeba brać zawsze poprawkę, prawda? Czyli uważać, żeby diety nie były jednostronne, prawda? Żeby nie popadać z skrajności w skrajność. Czyli albo jemy dużo, dużo białka, prawda? Albo nagle ograniczamy i nie jemy zero praktycznie tłuszczu. Także na to trzeba uważać. Poza tym, żeby diety nie były monotonne, bo wiadomo, po jakimś czasie to wszystko nam się nudzi, jest niesmaczne, no i to wszystko wtedy jakby odstawiamy na bok. Co za tym idzie, obniżona przemiana materii, bo często są diety głodówkowe, prawda, niska kaloryczność, powoduje za chwilę efekt jojo i powrót kalorii w jakby zdwojonej kilogramów, zdwojonej ilości. A co pani sądzi o diecie tak zwanej hedonistycznej? Tutaj ma pani nawet książkę, prawda? Jedz pysznie, chudnij i cudnie. Znaczy ja, to jak ja prowadzę swoje wizyty i właśnie układam diety, jadłospisy, jakby jest bardzo z tym zgodne, ponieważ uczę moich pacjentów korzystać właśnie z jedzenia, z tego, że jest pyszne, że smaczne, że zdrowie jest smaczne po prostu. Oczywiście, czyli nie proponuje pani im wody i liścia sałaty. Dokładnie. Staram się, żeby diety były urozmaicone, zawierały wszystkie produkty, jak najwięcej, prawda, żeby nie ograniczać się tylko do jednych, czyli gotowanego na przykład kurczaka z gotowanymi warzywami, żeby były smaczne, dobrze przyprawione. Sama przygotowuję te potrawy w kuchni, później przelewam na papier i zresztą czyli pacjenci indywidualne podejście do pacjenta. Zdecydowanie, tak. A proszę powiedzieć, ile razy dziennie powinniśmy jeść? No, 5 posiłków to jest taka odpowiednia ilość. Te trzy główne, prawda? Ale te drugie śniadanie pod wieczorek to są takie, ja uważam, przekąski, owoc właśnie wtedy, jogurt, warzywo, jako taki mniejszy posiłek, ale jednak 5. Pijemy dużo wody niegazowanej? Tak, tak. 1,5 do 2 litrów na dzień. Wiadomo, też często pijemy tylko 1-2 szklanki, więc od zaraz nie możemy rozpocząć pić 1,5 litra, prawda, stawiając sobie wielką butelkę, bo po prostu nie damy rady. Zacznijmy od 3-4 szklanek na dzień i powoli zwiększajmy te ilości, bo wiadomo, jeżeli sobie narzucimy za duże tempo, zbyt wiele zmian na raz, za chwilę wszystko... Tak. A proszę powiedzieć, zgłasza się do pani pacjent. Co pani go waży, mierzy? Dokładnie. Przede wszystkim analizujemy nawyki żywieniowe, czyli to, jak do tej pory, prawda, pacjent się odżywiał. Później to dokładnie analizuję już i na kolejną wizytę jakby pokazuję błędy, co tam jest, czego jest za dużo, czy białek, czy tłuszczów, węglowodanów, czy rozłożenie na poszczególne posiłki, prawda? Później zaczynamy od wstępnych takich zaleceń dietetycznych i przechodzimy do jadłospisu. A bada pani na przykład tkankę tłuszczową? Tak, tak. Na każdej wizycie jest badanie składu ciała, czyli ilość wody, tkanki tłuszczowej, masa mięśni, prawda, żeby też odchudzanie nie skończyło się z gubieniem masy mięśniowej, prawda, bo często na dietach głodówkowych tak jest, że masa mięśni spada, a nie tkanka tłuszczowa, którą organizm broni. Od pewnego czasu modna jest psychodietetyka i grupowe odchudzanie. Jakie jest pani zdanie na ten temat? To znaczy, ja właśnie teraz od października rozpoczynam pierwszą edycję grupowego odchudzania dla kobiet, także zapraszam wszystkie panie. W różnym wieku, bo każda pani od jednej i drugiej może się wiele nauczyć, prawda? To będą 4 miesiące cotygodniowych spotkań pod opieką moją. Ja również jestem terapeutką i współpracuję z psychologiem, który także będzie nadzorował ten cały proces odchudzania, prawda? Czyli jest to połączenie zarówno zdrowego odżywiania, jak i tego aspektu psychologicznego, czyli wszystkiego, czym jest żywienie dla nas na co dzień, prawda? Co dla nas znaczy i tak dalej, co nas motywuje do zmiany. A proszę mi jeszcze powiedzieć taką rzecz. Wiadomo, że panią w określonym wieku, panią, które już weszły w menopauzę, trudniej jest chudnąć. Dlaczego? Brakuje nam estrogenów, prawda? To znaczy tak, no bo tam u kobiet już w menopauzie zachodzą zmiany hormonalne i tutaj wiele pomagają lekarze. No jednakże też tabletki hormonalne, prawda, one powodują często zatrzymy
utrzymywanie wody, też metabolizm się spowalnia, także tutaj no niektóre zmiany należy zaakceptować. Mówię, nie traktujmy siebie tak bardzo strasznie poważnie, no tak. Ale także jakby też, żeby zwiększyć metabolizm, proponuję wspólną aktywność fizyczną jednak, czyli połączyć dietę i aktywność. A jaką aktywność fizyczną pani proponuje? Nordic walking czy coś jeszcze? Dokładnie, w odchudzaniu grupowym Nordic walking albo fitness w zamkniętym gronie, właśnie tak, żeby się nie krępować, nie obawiać, a wspólnie dążyć do celu. Mhm. Na zakończenie, gdyby reasumując, jakieś takie żelazne zasady, bo chodzi nam o to, żeby schudnąć, ale również, żeby nie było efektu jojo, czyli tego efektu, że chudniemy, powiedzmy, stosując jakąś dietę, chudniemy 5-6 kg, odstawiamy dietę, po kilku miesiącach waga wraca do stałego punktu. Co zrobić, żeby nie było efektu jojo? I jeszcze kilka żelaznych takich zasad na zakończenie. No przede wszystkim pamiętamy o tej wodzie, bo ona też pomaga zwiększać przemianę materii, prawda? Tak. Oczyszcza organizm. To jest pierwsza zasada. Druga, posiłki co 2-3 godziny. Czyli rozpisać je tak, ale tak, żeby się to w życiu nam udało realizować, żeby to było realne do osiągnięcia. Czyli bierzemy nawet pojemniczki do pracy. Tak, dokładnie. Teraz jest taka moda i jestem jak najbardziej za tym. To nie jest, prawda, nic wstydliwego, żeby sobie zaplanować dzień i odpowiednio się zdrowo odżywiać. Mhm. Poza tym pamiętamy, żeby właśnie dieta była bogata w owoce i warzywa. Ograniczamy sól. Tutaj właśnie ten glutaminian sodu, który sprawia, że wszystko smakuje tak samo. Mhm. Następnie tutaj bym urozmaicone posiłki, czyli nie ciągle to samo, prawda? No bo to też po jakimś czasie gdzieś tam już nam się wszystkiego odechciewa. Bardzo tak pani dziękuję za to spotkanie, za te wszystkie rady, z których skorzysta na pewno wiele pań oraz panów, bo panowie również się przecież odchudzają. Dziękuję bardzo, dziękuję, proszę państwa. Również. A ja jutro będę z państwem, oczywiście jak zawsze o godzinie 17:15. Jutro spotkamy się między innymi z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Sztuki. Porozmawiamy o współpracy uczelni i biznesu, a także zaprosimy państwa na występ zespołu Jurek Patelski Club. Zapraszam serdecznie, a dzisiaj życzę tradycyjnie miłego i udanego wieczoru. Do zobaczenia.